Dzień dobry Państwu, Grzegorz Wierzbicki. Dzisiejsze wydanie programu Flash rozpoczynamy od informacji o zdarzeniu drogowym, do którego doszło w poniedziałek 1 grudnia w godzinach wieczornych na ulicy Cegielnianej w Kamiennej Górze. W poniedziałkowy wieczór po godzinie 17 dyżurny z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze otrzymał wiadomość o potrąceniu pieszego na ulicy Cegielnianej przez auto osobowe. Na miejsce zdarzenia został zadysponowany radiowóz, który zabezpieczył miejsce wypadku oraz karetka reanimacyjna pogotowia ratunkowego. Starszy mężczyzna z licznymi obrażeniami został przewieziony do szpitala, w którym personel medyczny udzielił mu pomocy. Według świadków zdarzenia pieszy mógł być pod wpływem alkoholu, jednak ten fakt ma ustalić policyjne śledztwo. W całym regionie trwają przygotowania do wizyty świętego Mikołaja. Starszy pan w czerwonym płaszczu z siwą brodą i workiem pełnym prezentów w ten wyjątkowy dzień obdaruje zapewne wszystkich naszych telewidzów. 6 grudnia, jak dobrze wiecie, święty Mikołaj chodzi po świecie. Dźwiga swój worek, niezmordowanie, nie tylko dziecko prezent dostanie. Święty Mikołaj jest znany na całym świecie. W różnych krajach starszy pan z siwą brodą, w czerwonym płaszczu z workiem prezentów jest inaczej nazywany. Jednak wszystkim kojarzy się z prezentami oraz z duchem zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Mikołaj był szlachetnym biskupem. Legendy mówią, że potrafił czynić cuda. Najsłynniejsza z nich opowiada o trójce dzieci, które zły drwal zabił i ukrył w beczce. Mikołaj przywrócił dzieci do życia i obsypał je prezentami. Dziś Mikołaj zamieszkuje w Laponii, gdzie przez cały rok wraz z elfami produkuje zabawki na upominki. Właśnie tymi zabawkami mają zostać obdarowane dzieci, które przyjdą na spotkanie z nim do placówek kulturalnych, m.in. w Lubawce i Kamiennej Górze. Lubawski Dom Kultury spotkanie z Mikołajem zaplanował na piątek 5 grudnia, początek o godzinie 16. Po wspólnych zdjęciach oraz wręczeniu przez gościa paczek dzieci będą mogły oglądnąć spektakl teatralny. Kamiennogórskie Centrum Kultury Mikołaja zaprosiło na sobotę 6 grudnia. Rozpoczęcie imprezy o godzinie 14.30. O godzinie 14.30, zanim pojawi się Mikołaj, aktorzy Teatru Lalki i aktora z Wałbrzycha pojawią się ze spektaklem pod tytułem Baśń o rycerzu bez konia. Piękny spektakl dla Was i dla Waszych rodziców. No i będziemy trochę się denerwować i czekać na Mikołaja, ale wyluzujemy się przy oglądaniu tego spektaklu. Później pojawi się ta postać właściwa z prezentami i z cukierasami i z paczkami. Tutaj informacja do wszystkich pomocników Mikołaja. Mrugam i do Państwa, bo sam jestem też pomocnikiem Mikołaja. Mikołaj, żeby sobie poradzić ze wszystkimi prezentami, no musi mieć swoich pomocników. Myślę, że rodzice tymi pomocnikami również mogą być. No i od 4 grudnia Centrum Kultury przyjmuje wszystkie te paczki, które Mikołaj już pomocnikom rozdaje, żeby przynieśli do Domu Kultury. No i one będą 6 po spektaklu teatralnym wszystkim milusińskim rozdane. Będą oczywiście zdjęcia, będzie sesja fotograficzna specjalna z Mikołajem. Będzie świetnie, fantastycznie. Bądźcie tylko grzeczni. No i przyjdźcie do Centrum Kultury. Już po raz drugi w Domu Kultury w Lubawce odbyła się okręgowa wystawa gołębi pocztowych. W tegorocznym wydarzeniu udział wzięli hodowcy z okręgu wałbrzyskiego, którzy zaprezentowali około 300 gołębi. W okręgu wałbrzyskim zrzeszeni są hodowcy z Dzierżoniowa, Ząbkowic Śląskich, Wałbrzycha, Jaworzyny oraz Kamiennej Góry. Podczas 30. okręgowej wystawy można było oglądnąć prawie 300 ptaków. Decyzją zarządu tegoroczna edycja imprezy została zorganizowana w Lubawce. Wystawa odbywa się drugi raz w Lubawce. No, okręgi po prostu decydują, kto jest organizatorem w danym roku i akurat przypadło w tym roku na Lubawkę do organizacji wystawy. Wśród nagrodzonych hodowców znaleźli się m.in. państwo Alicja i Mieczysław Galica, którzy podczas wystawy reprezentowali Kamienną Górę. To jest jedna z lepszych wystaw, bo mam 3 gołębie w reprezentacji. Jedna z lepszych, jestem trzeci wystawca w ogóle w okręgu Wałbrzych. To znaczy wystawca? No to się zlicza też, bo są gołąbki wystawione i za każdą tam gołębia się przydziela punkty. No za pierwsze miejsce tam było 10, za drugie 8. No i nazbierało mi się tych gołąbków, bo mam gołębia tam drugiego, dwa razy są drugie, a trzeci, czwarty za wycenę. Tak się nazbierało tych
89 punktów, jestem trzeci wystawca. Nagrodzeni hodowcy będą reprezentowali nasz okręg podczas wystawy ogólnopolskiej. Już w piątek podsumowanie wydarzeń mijającego tygodnia. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.